zaczęło się jakieś 8 lat temu, kiedy siedząc na romantycznej skarpie, w której były mnóstwo skał i głazów, przez przypadek znalazłem pewien fragment z kręgosłupa. No i tak 8 lat temu, podczas romantycznego spaceru i spędzania wolnego czasu z Wercią, zaczęło się. No i kwitnie to dalej, ta pasja do skamieniałości, która się rozwija dość prężnie. Może czasami brak miejsca w szafkach czy w garderobie, to jakoś to wszystko się... Jest na to miejsce, jest na to czas. No i takie małe zamiłowanie, jakieś takie wariactwo, które kręci mnie i jest moim pasem. Ale ładnie wygląda. Dziękuję.